No i coś się kręci, kółeczko kręci i kręci. I tak. O, chyba już jest. Jesteśmy? Chyba tak, bo jest napisane na żywo, wiesz? Cokolwiek to oznacza, ale chyba tak. Moja wiedza nie jest tak wielka, jakbym tego chciała i nie wiem. O, Dobrze. chyba tak. A ktoś już dołączył może do nas? Tak, jedna osoba. Wiesz, wyobraź sobie, że no jedna osoba chce na nas patrzeć o tej porze. To Boże, w czwartek. Boże, to musi być strasznie zdesperowany człowiek. nie, on jest empatyczny. Albo ona jest empatyczna. To jest już coś. Okej. Ale o empatii to ty. Ja to tak, ja niewiele wiem. Drodzy Państwo, bardzo nam miło, że chcecie z nami wypić herbatę, albo kawę, albo no, kieliszek wina. Obawiam się, że po jakimś czasie może to być kieliszek wódki albo szkło większych gabarytów. O, ja już przygotowana. Tak emocjonalnie. Świętej pamięci Bohdan Smoleń mówił, że dopóki woda jest w szklance i na stole, to musi być prawda. Więc Asiu, o czym będzie ta prawda dzisiaj? Dzisiaj prawda będzie o tym, czy empatia ma coś wspólnego z prowokatywnością. I zostawiam tutaj cliffhangera, żeby zostali z nami do końca. Przykleimy Was do krzeseł. Empatycznie, uczuciowo, emocjonalnie i humorystycznie. I prowokatywnie. Zapomniałeś. Ja tu jestem tylko gościem. Jakim tylko gościem? No, przepraszam. Przepraszam panią bardzo. Umawiałyśmy się inaczej. Pani jest gość, pani jest ekspert. Pani jest ekspert gość na no kanale. No, gościuwa nawet. Kurde, spódnicy dzisiaj nie założyłam, no. I mi się pomyliło. To się zdarza nawet w najlepszych rodzinach. Moja droga, ale nie, a tak na serio, a co to w ogóle jest ta empatia? Bo ja już ilość definicji na temat tego, czym jest ta empatia, to ja już widziała tyle, że można by było nowy mur chiński, czy tam japoński, wybudować. Jaka jest według ciebie twoja definicja empatii? Empatia to spektrum, w jakim możemy być z drugim człowiekiem i ze sobą. W trosce, we współodczuwaniu, w rozwijaniu siebie nawzajem. To jest definicja na dzisiaj. No, ale to czekaj, bo tutaj normalnie jakieś ludzie mają telefony i w tle jakoś tak dziwnie no, piszą, dzwonią, czy nie wiem, co robią. Za co przepraszamy Państwa. No, ale moment, ale co to znaczy w trosce o siebie i o innych? Empatia jest bardzo często mylona z byciem miłym i sympatycznym. A tak naprawdę empatia jest o zatroszczeniu się o to, żebyśmy byli jak najbardziej spójni ze sobą. I to jest to, czego ja usiłuję uczyć, że jeżeli chcesz być empatyczny w stosunku do świata i twierdzisz, że niesiesz serce na dłoni, to sprawdź najpierw, czy niesiesz je do siebie. Czy jesteś się w stanie zatroszczyć o siebie? Czy to, że ty jesteś człowiekiem, który dba o innych, oznacza, że ty już jesteś zadbany? I ty już masz naprawdę, idziesz dbać o człowieka, dlatego że tą część, którą idziesz ty zadbać o niego, sam już zadbałeś o siebie. To jest empatia. Bycie i współuczestniczenie z człowiekiem w takim miejscu, w którym moje bycie ze sobą już pomaga mu być ze sobą w sobie. Co to znaczy być ze sobą w sobie? Okej. Okay. Jest taki masturbation, tylko że takie, no... Taki neurobiologiczny. Nowoczesne, czy co? Dobrze, będzie masturbation neurobiologiczny. Każdy z nas w mózgu ma taki element, który jest mózgiem ssaczem. To jest mózg, który jest zakopany pod naszą korą mózgową, gdzieś tam głęboko. Jest jednym z najstarszych elementów mózgu, rozwijał się ze wszystkimi ssakami. To dopiero Homo sapiens sapiens nabudowało sobie korę.
ale to w takiej formie, w jakiej mamy ją w tej chwili. Natomiast w ciele, w mózgu ssaczym mamy ciało migdałowate i hipokamp. Ciało migdałowate to jest ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za przechowywanie, przetwarzanie emocji, a hipokamp to jest ta część mózgu, która nadaje kontekst tym emocjom. I teraz tak, idzie człowiek przez świat i z jakiegoś powodu jest zły. Jego ciało migdałowate aż tętni tą złością i usiłuje coś z nią zrobić. Chciałoby dostać jakąś informację, o czym ta złość jest i skąd ona się bierze, i ono dostaje ją z kory mózgowej, zaraz się dowiemy w jaki sposób, ale wtedy, dopiero i tylko wtedy, kiedy ciało migdałowate połączy się z hipokampem i emocje poznają kontekst, w jakim one są obecne we wszechświecie, to nasz mózg dopiero zaczyna być zintegrowany, spokojny, w pełni swoich mocy przerobowych do tego, żeby podejmować decyzje. Bo w momencie, kiedy nasze ciało migdałowate z hipokampem nie mają nic wspólnego i są rozłączone, to tak naprawdę powoduje to tylko tyle, że my wchodzimy w permanentnym stresie. My chodzimy w stanie permanentnego szukania ataku lub ucieczki. To jest ten fight-flight efekt, do którego nas powodują właśnie te bodźce, w których my jesteśmy źli. Więc to, z czym my chodzimy po świecie, to szukamy ludzi, którym możemy pomóc skontekstualizować ich emocje. I na tym polega empatia, nadawanie kontekstu do emocji po to, żeby je integrować, po to, żeby z nimi chodzić w świat, żeby być lepszym człowiekiem dla świata. Tak ja to rozumiem z takiego poziomu bardzo neurobiologicznego, takiego najprostszego. Chociaż to trochę trudno brzmi. Wiesz co, słuchając ciebie, zastanawiam się, jak do tego wszystkiego ma się uważność. A wiesz co, w bardzo prosty sposób. Nie ma empatii bez uważności. To znaczy, nie jesteś w stanie pomóc komuś z ogarnięciem się z emocjami, z ogarnięciem się z życiem, jeśli nie zauważasz tego u niego. Znaczy, gdybyśmy my nie byli uważni sami na siebie i na siebie nawzajem, to tak naprawdę nasz rozwój zatrzymałby się na etapie epoki kamienia łupanego. Okay. Rozwój tego, że my poznawaliśmy siebie nawzajem i poznawaliśmy siebie poprzez uważną obserwację, pozwala na to, żeby potem dopiero dać do tego kontekst. Uważność jest pierwszym krokiem do bycia empatycznym. A co jest drugim krokiem? Przestrzeń. Ale że mamy wyjść na podwórko, czy co? Przestrzeń to jest taka nomenklatura świata porozumienia bez przemocy, w którym się wychowywałam przez kilka lat. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby dać człowiekowi miejsce, uwagę, ciszę, żeby pozwolić mu, żeby ta uważność u mnie zapracowała, a u niego znalazła miejsce. I czasami tej przestrzeni czasowej albo przestrzeni fizycznej wystarczy chwila, ale czasami potrzeba jej więcej. Natomiast nie da się być empatycznym, jeśli nie robisz miejsca na człowieka, który jest przedmiotem tej empatii. On musi mieć jakieś miejsce w tym całym procesie. Tak? Czyli najpierw zwracasz na niego uwagę, potem pozwalasz mu w nim zaistnieć, a potem on dopiero może w tym rosnąć. Może dawać sobie tę empatię. Czyli tu jakby mamy punkty łączne. W sensie takim, że okej, jak najbardziej jakby kwestie uważności, kwestie dawania przestrzeni i zauważania drugiego człowieka w tym, w jego, jakby powiedział doktor Aleksiejczyk, w jego jestestwie, w jego całości. Zastanawiam się natomiast, bo jakby prowokatywność bardzo ważna jest ciekawość. Przepraszam, ciekawość samej osoby i ciekawość, wiesz co, też ciekawość jakby jego mechaniki niejako. Nie? Tego jakby skąd pewne jego
działania i zachowania i wybory są dokonywane. I zastanawiam się, czy w empatii, o której mówimy dzisiaj, czy jest miejsce na ciekawość, a jeżeli tak, to czego ciekawość? I wiesz co? Bo z drugiej strony, jak cię słucham, to mam wrażenie, że jest mocno związana z uważnością. Jest mocno związana z uważnością, ale to zależy, o jakiej empatii tu mówimy. Bo o, a że jest ich kilka? Empatia to spektrum. Empatia nie jest zjawiskiem binarnym. To nie jest tak, że ktoś jest empatyczny albo empatyczny nie jest. Tutaj jest miejsce pośrodku na to, żeby być mniej lub bardziej empatycznym. Nie znam ludzi... W sensie, że mogę zjeść albo jedną gałkę lodów, albo osiem? To jest raczej o tym, i tutaj podchwycę twoją metaforę, moja droga, no, że możesz jeść tego loda małymi kęsami. No. I czuć się nim mało najedzona albo bardzo najedzona. No dobrze, no to jak nazwiesz empatię pod tytułem jestem mało najedzona lodem? To jest empatia, którą ja nazywam empatią poznawczą. I to jest empatia, która według Daniela Golemana jest powiązana tylko z takim prostym uwaga, zauważeniem tego, że u drugiej osoby coś się dzieje. Czyli ja widzę, że ty jesteś zła. Ja nie jestem się w stanie połączyć z tymi emocjami twojej złości. Ja nic nie czuję sama na temat twojej złości, ale ja widzę, że jesteś zła. To jest empatia poznawcza i to jest ten etap, na którym my tej empatii, że tak powiem, mamy liźnięte tylko trochę. Natomiast kolejny etap empatii to jest ta empatia emocjonalna, to jest ta, o której my najczęściej mówimy jako empatia i to jest ta, która jest najczęściej pejoratywnie określona empatią. To jest ta empatia, że jak ktoś siedzi i płacze, to my siadamy i płaczemy razem z nim. Takie łączenie się w zalewaniu się emocjami. To jest bardzo częsty stereotyp, który jest na świecie na temat tego, kiedy człowiek jest empatyczny. To jest takie średnie najedzenie się tą empatią. Natomiast najwyższy stopień najedzenia się empatią i ten moment, w którym my możemy być bardzo przy człowieku, to jest ten moment, w którym my mówimy mu: powiedz mi, czy to, co czujesz, to jest smutek albo złość, albo pomóż mi nazwać tę emocję, która w tej chwili w tobie jest najbardziej żywa. I spróbujmy razem znaleźć, skąd ta emocja się w tobie wzięła. Bo jeżeli twoje ciało generuje jakąś emocję, to znaczy, że jest coś ważnego, co jest, co domaga się głosu. Emocja jest tylko informacją, a jakaś niezaspokojona albo mocno zaspokojona potrzeba wychodzi na zewnątrz z tego ciała. I o tym jest ciekawość w empatii, o poszukiwaniu tego, co jest pod spodem, tego, co jest klucz, co powoduje, że człowiek ma takie stany emocjonalne, co powoduje, że człowiek szuka tego, czego szuka. Znalezienie się w tym miejscu, w którym my jesteśmy w stanie temu człowiekowi pomóc w szukaniu tego, czego szuka, albo pomóc mu znaleźć ścieżkę, albo pomóc mu dowiedzieć się, że właściwie to już nie chce tego szukać, to jest to miejsce empatii, które jest podszyte najwyższym stopniem ciekawości. Okej. Co jeszcze warto, żebyśmy wiedziały zanim... Poczekaj, bo zaraz ja empatycznie komuś dam dupę. Dobrze. A ja idę zobaczyć. O, to jest taka moja empatia. W momencie, jeżeli proszę o coś, a w efekcie, prawda, że proście, a będzie różnie dane. Więc to jak nazwiesz tą empatię? Wiesz co, i tutaj mam problem, dlatego że to, w jaki sposób nazywa to Goleman, to nie jest dla mnie takie łatwo przetłumaczalne. Ja nazywam to empatią z poziomu intencji, ale to jest moja osobista nazwa. Z poziomu intencji ja bym dała, jakby powiedziała moja babcia, 25 na dupę. O. Za brak szacunku do umów zawartych pomiędzy stronami. A jak to Goleman by nazwał?
No, ja myślę, że to już mógłby nazwać przemocą. On mówi o empatii współodczuwającej. To jest... Ja na pewno będę współodczuwać, ale najpierw sobie zrobię przyjemność walnięcia w łeb. Żartowałam. Goleman nazywa to compassion. Compassion. Yes. Compassion. Compassion jest terminem, który jest bardzo mocno powiązany z buddyzmem, mindfulnessem. To są... Mindfulness, wiem, że to jest jedno z twoich ulubionych określeń. Yes. Ale dla mnie nie tłumaczy to do końca, o czym to jest. To jest o poszukiwaniu tego, co jest najważniejsze pod spodem. Co powoduje, że w tym człowieku jest tak, jak jest. Okay. I to jest kwintesencja ciekawości. Co tu ciekawą rzecz napisał Szymon, bo tak zerkam jednocześnie, wiesz, na komentarze i on napisał jeden koniec to empatia, a drugi to psychopatia. I co ty o tym myślisz? Ja bym potrzebowała wiedzieć więcej, żeby się do tego odnieść. Szymonie, czy jeżeli nadal jeszcze z nami jesteś, czy możesz się jakoś tak bardziej do tego odnieść? Bo ja myślę, że tu Szymonowi chodzi o drugą, co jest po drugiej stronie tęczy. Jeżeli mamy jedną stronę tęczy pod tytułem empatia, to co będzie po drugiej stronie tęczy według ciebie? Asia, co jest po drugiej stronie tęczy miłości? No, ja nie wiem. No, niektórzy mówią, że nienawiść, inni mówią, że seks, jeszcze inni mówią, że orgazm, a jeszcze inni mówią, że wojna. Po drugiej stronie miłości jest brak miłości. Po drugiej stronie empatii jest brak empatii. I dla mnie to jest stan, który jest absolutnie zrozumiały w pewnych warunkach, w pewnych okolicznościach i w pewnych sytuacjach. Jeżeli ja idąc z człowiekiem w stosunku do tego, do którego chciałabym być empatyczna, dotykam czegoś, co dla mnie jest trudne, z czym ja sobie nie poradziłam, co mnie wywala w kosmos, to dawanie empatii takiemu człowiekowi jest trochę nieodpowiedzialne, jest skrajnie nieodpowiedzialne, nazwijmy to po imieniu, po prostu. Więc ja w tym momencie nie mam empatii do tego człowieka, ale mam empatię do siebie. Moja najwyższa empatia do mnie polega na tym, że ja w tym momencie wycofuję się z takiego wchodzenia w taką relację, w tym momencie, w taki sposób, na tej emocji. Więc na drugim końcu empatii jest po prostu brak empatii, ale nie rozumiany jako stan przewlekły, tylko jako stan do obserwacji i przy tych warunkach, w określonych okolicznościach i w związku z tym, co się dzieje akurat. Okay. Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, słuchając ciebie, a jednocześnie zastanawiając się nad tą jedną albo drugą stroną empatii, czy też braku empatii. Zastanawiam się, czy człowiek, który sobie pomyśli, oj, ja nie mam empatii, oj, nie mam wykształcony, o, rodzice mi tego nie dali, albo świat mi to zabrał, czy on może jakoś na nowo powrócić do empatii, czy raczej nie? W sensie na nowo ją rozwinąć w sobie, uruchomić, ożywić. Empatia jest jak mięsień. Jak się ćwiczy, to się rozwija. Jak można ją ćwiczyć? Ćwiczyć ją na sobie. Najprościej. Ćwiczyć ją na ludziach naokoło. To jest drugie najprościej, z małym disclaimerem. W stosunku do osób najbliższych, do których mamy silnie emocje, ćwiczymy w ostatniej kolejności. Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Szukać tego, w jaki sposób mogę towarzyszyć drugiemu człowiekowi. Ja tak się śmieję, że my jesteśmy bardzo podobne z tym, że jak wchodzimy w grupę ludzi, to ja wiem, w jaki sposób ty się zachowujesz i szukasz miejsca na swoje mikrointerwencje i od czasu do czasu je podrzucasz, nawet w momencie, kiedy ktoś się nie spodziewa. Ale ja robię dokładnie to samo. W momencie, kiedy widzę, że jest miejsce, to po prostu wkładam ten kanał. I ja to robię też po to, żeby nie zapominać, żeby ćwiczyć,
ale w momencie też, kiedy mnie samą wywala i mnie się coś dzieje, to pierwszy odruch, który ja sobie wyrobiłam sama dla siebie, to jest ćwiczenie jej na sobie, tak, sprawdzanie ze sobą. Empatia to jest taka piękna rzecz, która zaczyna się od tego, że nie podejmujesz działania, tylko zatrzymujesz się. Między bodźcem a działaniem jest miejsce na wybór. Empatia to jest to miejsce na wybór. Danie sobie tyle miejsca, żeby przestać działać automatem, a zacząć działać z takiego miejsca, które jest naprawdę zgodne ze mną. Jak przyjdzie dziecko i mnie wkurzy, to żeby się nie wydrzeć na nie po raz kolejny, tylko dać sobie miejsce i zareagować w taki sposób, który będzie budował relację z dzieckiem, a nie będzie jej przerywał, choćby. Okej, to jest to, co jakby jednym z celów prowokatywności jest to, o czym ty teraz mówisz, tylko w prowokatywności mam wrażenie, że jakby uczenie się tego jest w działaniu. Jest w doświadczaniu siebie w emocjach. W takim weryfikowaniu na tu i teraz, na żywca w relacji pomiędzy tym, kto prowadzi sesję, a tym, kto siedzi jako klient bądź grupą klientów. Znaczy, to tutaj też się nie różnimy. No wiem. W empatii jest tak, że robimy to przez działanie. Nie, empatia to nie jest tylko siedzenie i płakanie, to jest działanie, to jest podejmowanie akcji, podejmowanie działań, strategii, nawet jeśli one polegają na tym, żeby siedzieć z człowiekiem, ale to siedzenie z człowiekiem powinno być uzasadnione i mieć sens, i żebyśmy my wiedzieli, dlaczego my siedzimy. Mhm. To o to chodzi. No. To zastanawiam się teraz nad jeszcze jedną rzeczą. Jakby na bazie tego, na ile już poznałaś Jesteś tam? Jestem cały czas. Okej, bo myślałam, że coś wyłączyłam przez przypadek, ale zastanawiam się na bazie tego, co już wiesz o prowokatywności. Gdzie jeszcze ty widzisz punkty łączne między nami? Między empatią, o której mówisz i której uczysz, a prowokatywnością. Wiesz co, dla mnie jednym z najpiękniejszych miejsc jest miejsce metafor. I dla mnie to jest niesamowite. Ja pamiętam, jak byłam u ciebie pierwszy raz 2 lata temu i powiedziałam ci na koniec 3-godzinnego pokazowego czegoś, co robiliście z Norbertem, że ja sobie zabieram prowokatywność jako kolejne piórko do mojego wachlarza, którym będę smyrać klientów po nosie. I o tym jest empatia. W momencie, kiedy... O piórku czy o nosie? O smyraniu. O smyraniu klientów. My w momencie, kiedy szukamy sposobu połączenia się z człowiekiem po to, żeby pomóc mu w uporaniu się z trudnymi sytuacjami, pracujemy de facto na mózgu. Mózg pracuje obrazami, mózg myśli obrazami. Nie ma nic lepszego, co dociera do mózgu, jak dobra metafora. My w empatii nazywamy to świeża metafora. To nie chodzi o to, żeby to była metafora, która jest metaforą znaną, bo wszyscy wiedzą, jak wygląda czerwony kapturek i o czym jest ta historia. Chociaż jak się weźmie mądre książki, to się okazuje, że ona jest o wielu innych rzeczach. Ale chodzi o to, żeby stworzyć... Betterheima, przyjemne i pożyteczne, no. Albo Clarissa Pinkola Estes i Tańcząca z wilkami. Mhm. Chodzi o to, żeby stworzyć metaforę błękitnego kapturka. Chodzi o to, żeby stworzyć coś świeżego, co spowoduje takie połączenie stanu emocjonalnego z tym, co się rodzi w mózgu, co pozwoli znaleźć drogę do siebie, do tego, żeby sprawdzić, co dla ciebie w tym momencie jest najważniejsze. Co jest tą intencją, która jest pod spodem? I naprawdę z mojego doświadczenia wynika, ja mam kilka magicznych trików w swoim empatycznym kociołku. Jednym z nich jest moja magiczna różdżka, którą jak wyjmuję i czaruję nią świat i mówię, że
Ach, piękny byłby świat, gdyby wszyscy od dzisiaj mogli się złościć tylko przez sekundę dziennie, a tak poza tym byliby szczęśliwymi i zawsze uśmiechniętymi ludźmi. To są czary, które działają. To są przeniesienie się w miejsce baśni, przeniesienie się w jakiś kawałek magicznego świata, który pomaga uspokoić to, co się dzieje pod czaszką i w sercu. I znaleźć ten sposób, w którym to będzie możliwe, że ten świat będzie tylko przez sekundę się złościł, a przez resztę dnia będzie szczęśliwym, uśmiechniętym, albo będzie przez 10 minut dłużej szczęśliwym, uśmiechniętym i to już wystarczy do tego, żebym ja dzisiaj się lepiej ze sobą czuła. Więc to odniesienie do metafory, które jest w prowokatywności, ono się bardzo mocno opiera na absurdzie, przerysowaniu. W prowokatywności metafora jest większa. To jest to, z czym ja miałam trudność na pierwszym podstawowym warsztacie, na którym zniszczyliście mi moją kochaną empatię z Norbertem absolutnie do zera. Nie, no wspaniale. No, podsumowanie tego live'u miało być, że empatia jest obecna w prowokatywności. No i zniszczyliście, i na pierwszych podstawach o prowokatywności zniszczyliście mi moją empatię. No jak nic, dobrze cię widzieć. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że ja tej empatii miałam 400%, a w prowokatywności jej jest tylko 1/3. Co to znaczy 1/3? Matematycznie obliczyła. No dawaj, to ty mi wytłumacz. Na tym kółku. Prowokatywność ma w sobie element równowagi. Element równowagi absurdu, uważności, wyzwania. Empatia i praca empatyczna z człowiekiem nie zawiera tak precyzyjnych elementów. One mogą wystąpić, ale nie muszą. W prowokatywności też mogą wystąpić, ale nie muszą, ale zazwyczaj występują. To, co jest najbardziej widoczne w prowokatywności, to jednak jest metafora, przerysowanie, absurd, śmiech. Z tym się stereotypowo też prowokatywność kojarzy. Tak? Ale to jest tylko na pierwszy rzut oka. Ale w dalszym ciągu uważność, ciekawość, życzliwość. A powiedz mi, jak można być życzliwym, nie będąc empatycznym? A no właśnie, nie można. Nie, mówię o tym, że życzliwość, uważność, ciekawość, otwartość na drugiego człowieka nie jest tak widoczna. Jak możesz to pokazać? Mając w jednym ręku to, a w drugim ręku piękny, przerysowany absurd osła ciągnionego za ogon. Ale prowokatywność nie jest tylko osłem ciągnącym, którego się ciągnie za ogon. Wiem. I myślę, że jakby problem w myśleniu o prowokatywności bierze się stąd, że ludzie skupiają się, oglądając sesję prowokatywną, nie mówię, tak, jakby skupiają się na absurdzie i przerysowaniu. A sercem i sednem prowokatywności tak naprawdę nie jest absurd. Tylko jest dotykanie z, okej, okay, można to nazwać życzliwością, ale dotykanie poprzez empatię tych wszystkich mechanizmów i tych przekonań, tych nastawień, tego wszystkiego, co gdzieś człowiek niesie ze sobą poprzez życie. A jakby ubieranie tego, czy przedstawianie tego poprzez krzywe zwierciadło. Ale bez empatii i bez uważności będzie to no, nawalanka, a nie krzywe zwierciadło. Absolutnie się z tobą zgadzam. Natomiast wiesz co, ja mam takie doświadczenie, że ostatnio prowadziłam sesję empatyczną i to była sesja empatii, na której miałyśmy rozmawiać empatycznie z klientką. I ja, a to jest świadomy człowiek, który mniej więcej też klei, co to jest prowokatywność, co to jest empatia i takie te wszystkie rzeczy. Ja w pewnym momencie użyłam przerysowania pod tytułem, no dobrze, to za 5 lat będzie jeszcze bardziej niż to, co masz teraz. I w tym momencie ta osoba
już stwierdziła, dobrze, ale to nie jest empatyczne, że ty mi mówisz, jak ja bardzo w dupie będę za 5 lat. I że wtedy, jak nic nie zrobię, będę jeszcze bardziej w dupie. Dla niej to nie miało empatycznego odbioru. Ja nie zdjęłam ani na milimetr swojej uważności, życzliwości dla niej. Ona to odebrała w taki sposób. To dla mnie rodzi się pytanie, na ile poprzestałaś na tym pytaniu, na ile stworzyłaś obraz? Stworzyłam. To samo stwierdzenie, ok, za 5 lat będzie 2 razy bardziej, to nie jest prowokatywność. Wiem, stworzyłam obraz, teraz skróciłam na potrzebę tej rozmowy. Okej. To kwestią jest, znowu tak superwizyjnie, z boku, na ile ona nie, jakby na ile obraz był na tyle silny, na tyle niewygodny, że łatwiej jest powiedzieć, sorry, w tym nie ma empatii. Empatia. Bo obraz już zadziałał, bo mózg już przetworzył no, niewygodę, ciało zarezonowało, więc jakby no, proces ucieczkowy już mógł powstać i przerzucenie odpowiedzialności, to ty mi to mówisz, to mi ty robisz, a nie, że właśnie płyniemy Titanikiem na krę, znaczy no, na skałę, czy tam co. Górę lodową. I wiesz co? Ale to nie jest kwestia braku empatii albo tego, że no, w prowokatywności nie ma życzliwości. Jest kwestia mechanizmu, który jest ucieczkowy, który wyrzucił w kosmos. Ja mówię, że jest. Jak teraz mi to tak superfizyjnie ładnie mówisz, to zgadzam się, że rzeczywiście to mogła być taki mechanizm ucieczkowy i fajnie było to sobie obejrzeć. Ja cały czas będę twierdziła, że empatia jest mało widoczna. Bo empatię się odczuwa, a nie patrzy na nią. Patrzysz sercem. No sercem, ciałem, umysłem, duszą, zwij jak wolisz, ale ją się odczuwa. To, że ja będę siedzieć naprzeciwko ciebie i empatycznie się będę do ciebie uśmiechać, a wewnątrz będę i tak trawić gniew, no to sorry. Na poziomie mózgu gadziego i tak poczuje druga strona gniew. Tak. To jest, ja myślę, że dr Noni Hofner mówi, że prowokatywność jest jedną z metod najbardziej superwizyjną. Jedną z najbardziej superwizyjnych. Z racji tego, że najszybciej weryfikuje u mnie jako u prowadzącego, na ile jestem prawdziwa w tym, co robię, na ile jestem w zgodzie z wewnątrz, a na ile nie. Na ile wyciągając rękę do tańca zwanego coachingiem, terapią, wsparciem, pomocą, na ile rzeczywiście jestem z tym drugim człowiekiem, a na ile tylko pozoruję. I wiesz co? Wyuczone gierki terapeutyczno-coachingowe i profesjonalnego bycia. Bycia. Wiesz co, tutaj mamy też bardzo dużo wspólnego, bo prawdziwej, głębokiej empatii i bycia w prawdziwym kontakcie empatycznym z drugim człowiekiem nie można udawać. To jest coś, co jest tak absolutnie widoczne natychmiast. Nie da się udawać empatii. Można mieć empatię poznawczą. Można mieć tę z poziomu kory mózgowej i na niej się zamykać, natomiast to jest chyba też kolejna część wspólna pomiędzy prowokatywnością a empatią, że tutaj tak naprawdę ten, kto pracuje, kto jest z drugim człowiekiem, musi być przede wszystkim sobą. I niezależnie od tego, jaki jest, musi być przede wszystkim sobą, musi siebie zaakceptować takim, jakim jest i przynieść na tacy to, co przynosi. No, jeżeli mam swoją historię, to z dumą wnoszę ją do tej relacji, nie ukrywając, nie trzymając ją gdzieś tam, kitrając po kątach, ale wnoszę ją do tej relacji, bo to będzie to, co będzie pracowało na moją korzyść i na korzyść tego drugiego człowieka.
Już to tak zerknęłam teraz na komentarze i ktoś napisał, że prowokatywność bez empatii to przemoc. I w pełni się zgadzam z tym, Beatka. I to jest w pełni. Empatia to intencja, prowokatywność to strategia. W pewnym sensie można tak, że tak powiem, analitycznie na to patrzeć. Widzę ten komentarz. A jedna trzecia empatii, właśnie tyle mam naturalnie. No, ja myślę, że czasami to jest. Ja się nie znam na matematyce. I dlatego jest mi jakby. No, mi jest trudno się odnieść do tej matematyki. Jedna trzecia to empatia, no, dwie trzecie to nie wiem, humor, a pięć ósmych to wyzwanie. No ja. Ale może dnia pewnego się nauczę. Ja no, empatycznie, no, ja mam chyba, dzisiaj mam jeszcze mniej tej empatii, patrząc na to, jak zareagowałam na tych dwoje ludzi tam, którzy no, na jedno się ze mną mówili, a drugie robią, nie? To, no, ale dziecko mundurowca tak może czasami ma empatię, no, trochę w innym wydaniu. Natomiast tak się zastanawiam nad tym komentarzem, nad tym komentarzem z tą strategią, bo prowokatywności podstawą jest pozwolenie sobie i drugiej stronie na, no, na wolność. Od planowania. Ja nie myślę wcześniej nad. Asia, coś cię przycina chyba. Lekko. Dlatego nazywam prowokatywność tańcem. Empatycznym, pełnym humoru, pełnym takiego wzajemnego, nie wiem jak to nazwać. Farelli mówił o przekomarzaniu się. Natomiast jeżeli ta strategia jest zaplanowana i albo jakoś, no, ja zaczynam sterować sesją, to nie do końca to będzie prowokatywne, to będzie bardziej. Bardziej to będzie układanka. Natomiast jeżeli patrzy się z lotu ptaka tak analitycznie, to myślę, że można tak to nazwać, że empatia jest intencją prowokatywności albo jest po prostu intencją, natomiast pewnego rodzaju, no znowu powtórzę się, tańcem i takim wiatrem wzajemnym jest prowokatywność. Jeżeli tak na to patrzeć, to się zgodzę, że jest strategią. Wiesz co, teraz mi tak przyszła do głowy metafora, że jeśli empatia to muzyka, to prowokatywność to kroki w tym tańcu. Tylko to nie są kroki takie, wiesz, jak w walcu. Raz, dwa, trzy, osiem. Raz, dwa, trzy, dwa. Raz, dwa, nie? Jakby. To nie jest sekwencja powtarzalnych kroków, nie? Tylko to jest jak. Bardzo mi się podobało, jak kiedyś na którymś z warsztatów przyjechała mistrzyni, ja, no, no flamenko i ona mówi, wiesz co, i ona na przykład powiedziała mi coś takiego, że dla niej prowokatywność jest pierwszą metodą, ona tam już no, na różne szkolenia terapeutyczne, rozwojowe i coachingowe jeździ. Jak popatrzyłam na jej arsenał dyplomów, to no, to nie jeden terapeuta i coach no, może zazdrościć jej tylko. Natomiast i ona tak fajnie powiedziała, że to jest pierwsza metoda, która dla niej jest po prostu terapeutycznym flamenko. Jest oparta mocno na empatii, czy, nie? Tak jak flamenko na emocjonalności, a z drugiej strony jest takim jest tańcem, który czerpie z różnych innych tańców żywych. I myślę, że to jest chyba też coś, co łączy empatię, o której mówisz,
z prowokatywnością bardzo mocno, już pomijając to, że empatia jest nieodzowna w prowokatywności. Ale ty też tak ładnie, wiesz, mówisz o tych kilku innych czynnikach, no, które rodzi empatia, czy też które wyzwala, ćwiczy. Tam nie tylko jest, tam jest poezja, tam jest magia. Pamiętasz, tak ładnie ty o tym mówisz. To, o czym mówisz, Asia, to jest język prawej półkuli. No to nie jest empatia, to prawa półkula. To nie zawracajmy sobie tym głowy, drodzy Państwo. Prawa półkula, lewa półkula, jakieś pierdoły neurologiczne. No ale no mimo wszystko, jakbyś mogła, dobra? Jednak mogę. Może. Okej. To, w którym miejscu my umieszczamy empatię w komunikacji, to jest takie miejsce, które jest trochę dalej. W momencie, kiedy my spotykamy się z drugim człowiekiem, to przede wszystkim spotykamy go z poziomu lewej półkuli. Lewa półkula to jest to miejsce, które jest bardzo zeschematyzowane, działające bardzo liniowo i to jest to miejsce, które pomaga nam poukładać sobie świat w automaty, które usprawniają nam życie. Mózg zżera 20% naszej energii ciała, mając tylko 2% wagi, więc ten proces przetwarzania informacji trzeba jakoś optymalizować. Stąd mózg pracuje na automatach i stąd lewa półkula szuka tego automatyzmu, szuka tych prostych dróg. Ale w momencie, kiedy po raz pierwszy spotykamy człowieka i przefiltrujemy go już przez wszystkie schematy, tabelki, procedury, które mamy w lewej półkuli, to w następnym kroku zaczynamy dostrzegać jego wielopoziomowość, jego podłączenia pod inne kawałki i to, że jest trochę więcej niż tylko połączeniem dwóch kropek. Że nie jest tylko matką, ale również córką, żoną, kierownikiem. Tańczę, uprawiam coś tam i coś tam i coś tam. Zaczynamy widzieć większą strukturę i to wchodzenie w większą strukturę szerszą jest wchodzeniem w prawą półkulę. I język lewej półkuli to jest ten język, który jest oparty na krótkich, prostych poleceniach, mówieniu faktami, a język prawej półkuli to jest ten język, który jest właśnie oparty o metaforę, o poezję, o nazywanie emocji, o nazywanie uczuć, o nazywanie odczuć z ciała, kontaktowaniem odczuć z ciała. Więc jeśli spotykamy kogoś z poziomu lewej półkuli, to tak naprawdę mówimy, ok, ten człowiek jest dzisiaj zły, ale dopiero po przeniesieniu się na poziom prawej półkuli my możemy wejść głębiej. Jest zły tak jak niedźwiedź, jak wilk albo jak lew. Zaczynamy budować sobie obraz tego, co ten człowiek w tym ujęciu prostym w lewej półkuli miałby tylko z naszego pierwszego spojrzenia. Język prawej półkuli pozwala nam dointegrowywać i rozbudowywać nasz obraz świata i komunikować się na innych poziomach. To jest to miejsce, w którym my budujemy relacje. Na poziomie lewej półkuli komunikatu postrzegania się tylko liniowego nie budujemy więzi głębszych, budujemy więzi proste. Dopiero wchodząc w relację głębszą możemy poznać siebie lepiej i poznajemy siebie właśnie poprzez wszystkie te kwestie, które są związane z naszymi emocjami, które są związane z tym, co się z nami dzieje. I do tego, żeby tam dotrzeć, właśnie używamy metafory, poezji i przeklinania. Ale przeklinania, które jest przeklinaniem idącym w kierunku wyrażenia złości, wyrażenia emocji, bardziej niż przeklinaniem na człowieka. Tak? To jest powiedzenie na głos brzydkiego słowa, że nam się dzieje źle w środku, a nie mówienie o kimś, że ktoś jest taki czy inny. Więc to są te elementy, które pozwalają nam kontaktować się i mówić bardziej w kierunku tego, żeby budować połączenie. Nie słychać cię, Asiu, armiut. To jest ten punkt bardzo ważny w prowokatywności, kiedy podkreślamy, że nie atakujesz człowieka, ale mówisz dookoła niego. A jakby wrzucasz w uogólnienie, dotykasz mechaniki, a nie serca. Mhm.
Serce jest głębiej niż procedura schemat, niż prosta instrukcja. I jest to wiele dalej. I tak naprawdę im bardziej zagłębiamy się w relacje z człowiekiem, tym bardziej odkrywamy te wszystkie ślepe punkty, które mamy w sobie i w tym drugim człowieku, w sobie nawzajem. I to chyba o tym też jest to, w jaki sposób my się rozwijamy tutaj na Ziemi, że przychodzimy tutaj i mamy jakiś set przekonań na swój temat, a tak naprawdę to, żeby pójść krok dalej, polega na tym, żeby zobaczyć to przekonanie z innego miejsca, żeby to, co do tej pory było zaciemnione, oświetlić. I po to są nam potrzebni drudzy ludzie, bo sami na blind spoty możemy w którymś momencie trafić, ale musielibyśmy mieć bardzo wysoki poziom wglądu. Natomiast z drugim człowiekiem, który nam pokazuje, no ale słuchaj, no to jest proste, no wkurzasz mnie w tym miejscu, to jest pierwszy sygnał do tego, żeby zadać sobie pytanie, okej, ale skąd mi się to bierze? Dlaczego ja mam tak? Nie dlaczego ja go wkurzam, tylko co takiego jest? Co w tej relacji się zmieniło? Skąd to się wzięło? Co jest pod spodem? Nie skupiać się na emocji, tylko skupiać się na tym, skąd ta emocja się wzięła. Po to jesteśmy na Ziemi. Takie mam przekonanie głębokie. Zastanawiam się, czy po tej już prawie godzinie na naszego spotkania i naszej rozmowy, czy są jakieś pytania od tych, którzy są wytrwali i są z nami. Oj, 21, to jak dobra gra w karty. O, 23. No to jest takie już ponad oczko. Moi drodzy, będziemy wdzięczne za jakieś pytania, bo jak nie będzie pytań, to my będziemy tak no, gadać i gadać i gadać tylko i wyłącznie w oparciu o to, co my uważamy, a nie to, co wam potrzeba. Pojawiło się tutaj taki komentarz ciekawy, co na to osoby z brakiem lewej półkuli. Nie znam nikogo, kto chodziłby tylko z prawą półkulą na świecie. Ale faktem jest, że są ludzie, którzy mają słabe połączenia pomiędzy dwoma półkulami. I to, żeby je rozbudować lepiej, to jest też fajna praca do wykonywania i fajne rzeczy można robić. Brak lateralizacji może się objawiać na przykład dysleksją, o czym niewiele osób wie. A co jest najśmieszniejsze, że najłatwiej jest to naprawić z poziomu pracy z ciałem. Więc jeśli ktoś nie ma lewej półkuli, mózg jest na tyle silny, że będzie to kompensował. Ale nie wierzę, żeby człowiek, który nie ma lewej półkuli, działał tylko i wyłącznie z poziomu prawej i bez tych schematów i automatyzmów, które są nam zaszyte od urodzenia i od powstania. Wiesz co, to jest jedno, a drugie, ludzie, którzy są bardzo mocno, nazwijmy to lewopółkulowi, bardzo często trafiają też na prowokatywność właśnie dlatego, że ona jakby pozwala im zaprzyjaźnić się, albo przynajmniej poznać, albo przynajmniej dotknąć ich prawej półkuli. Tak. I na odwrót, jak mawiał Farelli, no ci, którzy są za bardzo na prawą półkulę, to wchodząc na prowokatywność zaczynają porządkować. Pierwszy raz w życiu. No, mamy kilku takich absolwentów, gdzie no, byli bardziej szaleni niż można być szalonym, a teraz są bardziej poukładani. Nie, że w ogóle poukładani, ale no, sami obserwują, że są bardziej uporządkowani. Więc tak, więc tu to można ćwiczyć. Frank mawiał, póki ciało jest ciepłe, to wszystko jest możliwe. Gdy zaczyna być zimne, no to jest trudniej. Amen. Ale empatia ma tą przewagę, że można czasami ją próbować również robić wstecz. A z prowokatywnością trochę jest ciężko.
Znaczy, ja nie wiem, jak robi się prowokatywność wstecz. No chyba, że no, swoją własną sesję na DVD albo na audio no, przewinąć. Ale tak to nie wiem. Ktoś tu spytał, czy to będzie można obejrzeć później. Tak, będzie można. Będzie można oglądać, słuchać i w ogóle jak najbardziej. Cieszę się, że Ewo jesteś z nami teraz. Beatko, pytasz o pułapki, ale jakie? No, ja jak byłam mała, to rozstawialiśmy na poddaszu pułapki dla myszy. A no, tam nie było empatii. Tam chodziło o szybkie ćwiczenia, że tak powiem, z myszami. Więc nie bardzo jakby rozumiem skrót myślowy pułapek. Wiesz co, ja... Czy empatia ma swoje pułapki? No, ma. Jakie? Ma empatia pułapki. Jakie? Wiesz co, największa empatyczna pułapka, w jaką można się zapędzić, to jest pułapka, o której już mówiłam na początku. To jest pułapka, w której jesteś empatyczny w stosunku do całego świata, a najmniej do siebie. I tutaj to jest takie męczeństwo za żywota. Wiesz co, ja tutaj przywołam jednego z twoich przyjaciół, którego często wspominasz. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I myślę, że to jest kwintesencja podstawowej pułapki empatii. Jeżeli nie kochamy siebie, no się nie da. A wiele osób idzie w drugą stronę. Zaczyna od kochania całego świata, a ja to sobie zrobię na końcu. Najpierw, bo ja nie jestem tego warta, bo ja nie zasługuję, bo na mnie nie ma miejsca, bo inni są ważniejsi. Ale będąc w tej pułapce, tak naprawdę wyprztrykujemy się z całej energii życiowej. No dobrze. No a oprócz tej pułapki, jakie jeszcze są pułapki? Wiesz co, druga pułapka to jest pułapka, w której ja dbam o siebie. Ja jestem empatyczna. To jest druga skrajna. To nie jest druga skrajna, to jest kolejna. Ja jestem empatyczna, ja w ogóle wszystko ogarniam, ja jestem w ogóle, daję radę. I w pewnym momencie trafiam na swój blind spot i tracę czujność. Jeżeli przestaję być uważna na siebie, cały czas uważna na siebie, to w którymś momencie bezpiecznik się przepali. I to jest druga pułapka, na którą bardzo trzeba uważać. Ale to tak naprawdę sprowadza się do jednej rzeczy, że maksymalna uważność na siebie i maksymalne skupienie na sobie, nie mylone z egoizmem, bo to jest drugi zarzut, że empaci są egoistami. Nie, to nie jest, to jest zdrowy egoizm. To jest taki egoizm, który jest z takiego kawałka, jeżeli ja nie zadbam o siebie, to będzie mi ciężko zadbać o resztę świata. No ja... dobrze, to mamy dwie pułapki. Jest jakaś trzecia, czy tylko te dwie? Wiesz co, coś jeszcze mogę wymyślić. Czy coś mogę jeszcze wymyśleć? Bo te dwie, o których teraz mówisz, to są takie pułapki, które jakby obserwuję bardzo często na sesjach prowokatywnych. I to są takie dwie pułapki, które nie wiem jak to nazwać, które w prowokatywności bardzo mocno są na żywca ćwiczone, nazwijmy to tak, żeby człowiekowi uzmysłowić. Punkt pierwszy, jesteś człowiekiem, bez względu na to, czy tobie się to podoba, czy nie. Bo ci, którzy bardziej, jakby dbają bardziej o innych niż o siebie, zapominają, że są człowiekami. I w drugą stronę, kiedy za bardzo dbam o siebie, to zapominam, że dookoła mnie są człowieki. Tak samo, jak i ja jestem człowiekiem. No i tu jakby, mocno jest, nazwijmy to, ćwiczone poprzez prowokatywność, żeby wrócić do równowagi. Do swojego człowieczeństwa. Proszę? Do swojego człowieczeństwa, tak sobie. Tak. Do swojego bycia ze sobą. Wiesz co, nie jestem w stanie wymyśleć innych pułapek tak na bieżąco teraz i w tej chwili. Ja sobie będę o tym myślała, czy są jeszcze jakieś i czy są takie miny. A czekaj, bo Beatka napisała, że chodzi jej o pułapki prowokatywności. Wszystko jest pułapką prowokatywności. Wszystko.
Ja myślę, że to świat jest jednym wielkim taką pułapką prowokatywności, bo prowokatywność wymaga i od prowadzącego, i od klienta tego, żeby pozwolił sobie, punkt pierwszy być sobą, punkt drugi być sobą, punkt trzeci być sobą. No, czyli pozwolić sobie na swoją własną autentyczność, na swoją własną prawdziwość, na swoją własną decyzyjność, na swoją własną samodzielność. To dopiero są pułapki. Przecież łatwiej jest się schować przed sobą, przed innymi i przed samoodpowiedzialnością i samodecyzyjnością za siebie i swoje życie. No ja myślę, że to jest prostsze. A tutaj trzeba doświadczyć, nie, to jest niebezpieczne. I ja myślę, że prowokatywność ma jeszcze jedną pułapkę, że człowiek zaczyna lubić życie. No! Przecież to ani już, no ani już tabletek żadnych nie trzeba, ani nie ma jak narzekać, bo człowiek, o tak jak Asia się zaczyna uśmiechać, albo no nie ma już winnych, bo nagle dostrzega się swoje własne dziwactwa i swoje własne ułomności i to, że tak naprawdę, że świat ma takie, a nie inne kolory, to nie jest kwestia świata, tylko to jest kwestia mojego postrzegania. To dopiero pułapka. I że w tym Matrixie to nie tylko jest niebieska i tam czerwona, tak? Tabletka, tylko tych tabletek nagle się okazuje, że jest o wiele więcej. No i kwestią jest tylko, czy ja sięgam po tabletki i po które kolory, czy też tworzę własne cukierki. Nie wiem, jakie są jeszcze pułapki prowokatywności. Chyba tylko taka pułapka, że człowiek zaczyna dostrzegać. To chyba ty, Asia, kiedyś powiedziałaś na którymś z warsztatów, że człowiek zaczyna dostrzegać, że oprócz umysłu jest serducho, a oprócz umysłu i serducha jest ciało. No to może nie ty to powiedziałaś. Nie wiem. Wiesz co, jak mówimy o pułapkach prowokatywności, to ja bym chciała trochę powiedzieć ze swojej 2-letniej historii, na jakie pułapki ja się nadziałam. I dla mnie pułapkami prowokatywności to były pułapki żółtodzioba. Osoby, która bardzo, bardzo chciała na początku jak najbardziej prowokatywnie i jak najbardziej w ogóle hej, teraz to ja będę robiła wszystko prowokatywnie i w ogóle będę mistrzem. I dokładnie na te same pułapki nadziałam się 6 czy 7 lat temu, jak się zaczynałam uczyć porozumienia bez przemocy i empatii. Dokładnie z tego samego miejsca. W momencie, kiedy zaczynamy coś poznawać, zaczynamy wchodzić w ten klimat, to pierwszą pułapką, jaką się nadziewamy, to jest pułapka żółtodzioba. To jest pułapka kogoś, co chce za bardzo i świat zaczyna nas za to nienawidzić. Jak uczyłam się bycia człowiekiem empatycznym, to mój mąż mówił do mnie, przestań do mnie mówić językiem amerykańskich sprzedawców. Bo uczenie się tej empatii polegało trochę na takim sztucznym formułowaniu zdania. Bycie uczenia się prowokatywności na początku dla mnie było o tym, żeby na siłę szukać gdzieś humoru i absurdu. Bo ja naturalnie mam dostęp do dużych zasobów empatii, a z humorem i absurdem było mi trochę ciężej. Ja szukałam miejsca na to, gdzie je znaleźć. I myślę, że pułapkę, w jaką możemy wpadać w ogóle właśnie w takim kawałku, to jest to, że będziemy chcieli nadużywać tego miejsca, które uważamy, że warto, żebyśmy się rozwinęli bardziej. Ja się boję tego, co by się stało, gdyby ktoś wymyślił, że ma fantastyczny humor i ma fantastyczną empatię, ale jest słaby w budowaniu wyzwania. Ale wyobrażam sobie, że taka osoba też może się zdarzyć. To jest w dalszym ciągu proces uczenia się i myślę, że wystarczy mieć trochę empatii do siebie, że w tym procesie uczenia się możemy popełniać te błędy i wpadać w te pułapki i nie bać się w nie wpadać.
Tak, to jak teraz się słucha Masza, to myślę, że jest, że zgodzę się z Anią, która napisała, że pułapką, w którą może też uczący się prowokatywności wpaść, to zbytnie zaangażowanie się w rolę. Ja myślę, że to jest związane z tym, o czym mówimy na warsztatach, czy w ogóle mówimy o tym, że prowokatywność niejako ma 5 poziomów, etapów uczenia się jej. I ta pułapka, o której Ania napisała, że za silne wejście w rolę, to jest ten drugi poziom uczenia się, kiedy mózg mówi: ojej, ja mam kreatywność, ojej, ja mogę tworzyć, drogi kliencie, nie przeszkadzaj mi, bo ja teraz mam wizję, o, jestem taki, no teraz jestem Coco Chanel, a teraz to jestem Sofia Loren, a teraz, o, możesz ty mój, no i tak. To wtedy, ale to jest też naturalny stan w procesie uczenia się, kiedy mózg sobie przypomina, że jest twórczy i że nie musi się bać być twórczy. I myślę, że też taką pułapką w procesie uczenia się prowokatywności jest ten etap trzeci, kiedy człowiek sobie przypomina: ojej, klient jest w tym wszystkim. I empatycznie wszystkie demony właśnie się wychodzą spod dywanu. Ja nie umiem tego robić. Dla nich to jest takie łatwe, a ja nie umiem być zabawna. O Boże, jakie to mi jest bliskie. O Jezus! Ja go na pewno teraz zraniłam do żywego. Pokaleczę i se już nie da rady żyć. Przeżył 50 lat, ale spotkał mnie 3 minuty później jego śladusz. Na pewno nie będzie taki sam. No to też to też można potraktować jako pułapkę, te wszystkie lęki, które wychodzą. No. Ale to jest znowu też naturalne w procesie uczenia się. I myślę, że też naturalne w procesie uczenia się. A nie wiem, czy można to dokleić do trzeciego etapu, czy już do czwartego, uczenia się prowokatywności, kiedy człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że naprawdę ma swój własny styl humoru, a w związku z tym w taki, a nie inny sposób będzie budował metafory, w taki, a nie inny sposób będzie pracował ciałem, w taki, a nie inny sposób będzie budował historię, absurdy, groteskę i tak dalej. Jezu. No ale czy ja teraz jestem profesjonalny, czy już nie? A czy ja teraz ogólnie to ja trafiłem z moim przerysowaniem, czy nie trafiłem z moim A czy to teraz przerysowuję mój świat, czy jego świat? Yeah. Bardzo pięknie Beata napisała. Oczywiście, Asia, wszystkie Oscary dostałaś już za rolę fantastyczną, ale Beata bardzo pięknie napisała, czy granica między sarkazmem a prowokatywnością tkwi właśnie w empatii i w intencji. I love you, Beato. I love you. Beatko, jeżeli ty jesteś gdzieś... No, jak to się mówi? Jeżeli ty jesteś, Beatko, gdzieś koło Warszawy, albo będziesz w Warszawie i ja będę w tym samym czasie w Warszawie, to idziemy razem na dobrą kawę. Ja cię zapraszam, bo tak, tam, gdzie tracę akceptację dla człowieka i jego wyborów, tam, gdzie tracę życzliwość, tam, gdzie tracę uważność na człowieka, tam, gdzie tracę ciekawość nim. Czyli te wszystkie rzeczy, o których Asia powiedziała, jako nieodzownych w empatii, czyli de facto, kiedy znika we mnie empatia wobec drugiego człowieka, to tam wkrada się sarkazm. A i ten sarkazm taki, no, negatywny. Ten, który jest przemocą. Ten, który jest zdobywaniem własnego terenu. Kosztem drugiej strony. To jest ten, to wtedy wkrada się sarkazm, który pochodzi od negatywnej, od ciemnej strony ego. Tak.
punkt. Absolutnie w punkt. Beata pisze, że jesteście umówione. O, super! No to ja mogę, no, nie wiem kiedy, bo na razie dzisiaj jestem w Lublinie, ale ogólnie to jak najbardziej empatycznie, że tak powiem, nawet zetnę włosy, bo już widzę, że są za długie, no tak. A ja tylko widzę, że to Jacek napisał, że dla mnie Oscara, ja z przyjemnością przyjmę. Wiesz co, Asia, ja bym się chciała ciebie jeszcze zapytać o jedną rzecz. Mnie? No dawaj. Gdzie ci zadałam tyle pytań, że ty jedno możesz mi zadać też, no. Dobrze. Gdzie z empatia z prowokatywnością się nie spotykają? No. No i teraz Suweczka nie wie, co powiedzieć. Nie ma takiego chyba miejsca. Sama szukam odpowiedzi na to pytanie. Zadałam je po to, żebyś pomogła mi tę odpowiedź znaleźć. Ale... Wiesz co? Znaczy w tym rozumieniu, myślę, że nie spotykają się w tym rozumieniu empatii, o którym powiedziałaś, gdzie dwie strony, ja jestem empatyczna, więc jestem z tobą w tej trumnie, w której ty leżysz. Poza empatycznie odczuwam ten ból, który jest twoim bólem. No to tam się nie spotykają. Tam się nie spotykają, bo prowokatywność tutaj... No wtedy nie ma miejsca na prowokatywność. Wtedy po prostu trzeba dać, no nie wiem, albo dużą paczkę czekoladek, albo pozwolić, niech się wypłaczą i wtedy dopiero no, gdzieś dotknąć prowokatywnie. W sensie dotknąć, przytulić jakkolwiek, nie? Natomiast jeżeli osoba, która pracuje prowokatywnie, zejdzie do tej samej trumienki i tam się zacznie urządzać z tym klientem, w jego słabości, no to tam się nie spotkamy. Bo jednym z najpiękniejszych rzeczy, która jest, przynajmniej z mojego punktu widzenia, prowokatywności, to jest wiara w to, że w człowieku jest moc. Dla mnie rozumienie empatii pod tytułem to ja będę współcierpieć razem z tobą, no to tam nie ma miejsca na moc. Wiesz co? Chyba, że mocą będzie to, że kupimy w Rossmanie no, dużo chusteczek. Wiesz co, tutaj trochę dwa miejsca, bo po pierwsze to jeżeli takie miejsce, w którym ja tylko z tobą współcierpię, jest miejscem, w którym wiemy, że to jest najlepszy wybór na tę chwilę i powiedzmy na najbliższe 10 minut albo pół roku, to tak. Natomiast jeżeli to jest miejsce, w którym my nie ustaliłyśmy, o co chodzi i w którym my siedzimy i razem płaczemy, to dla mnie jest miejsce, w którym osoba, która wspiera, ewidentnie ma dokładnie ten sam problem, co osoba wspierana. I dla mnie prowokatywność jest tutaj odpowiedzią na to, żeby uruchomić to. Jedną z tych, które pomagają przejść ten krok dalej, bo czasami... Pod warunkiem, że prowadzący prowokatywnie, no chcący pracować prowokatywnie, nie usiadł jeszcze głębiej. Nie usiadł jeszcze głębiej, ale... Bo wtedy jemu będzie trudno, wiesz, uśmiechnąć się do tego. No. I to jest chyba to miejsce, w którym chyba trzeba mieć najwyższą uważność, żeby jak zaczynam siedzieć i płakać z kimś, albo zaczynam wkurzać się na coś, co się wkurza ta sama osoba, albo są rzeczy, które po prostu zapalają nas obie dokładnie tak samo, to jest duża latarka i duży snop światła. Okej, okay, ale o czym to dla mnie jest? Tak, tak. Zgadzam się z tobą w pełni. No. Czyli nie ma żadnych różnic i miejsc rozdzielnych między empatią a prowokatywnością. Do czasu, jeżeli nie usiądziemy we dwie w tym samym główienku. Oj, no w kupie. Oj, kuchenny. Czy ktoś jeszcze? Ktoś? A, Beata bierze cię z włosami. Nie, no Beatko, ja się bardzo cieszę, ale Dima, którego kocham miłością czystą, no jednak będzie musiał te kudły trochę skrócić.
I zapyta, ale o co chodzi? I za tego nie wiedzą nawet górale. Nawet górale. Asia, czy ja mogę teraz dokonać małej autopromocji i opowiedzieć o tym, co jest jutro? No musisz podjąć sama tą decyzję. To ja chciałabym powiedzieć, że ten webinar odbywa się i live odbywa się w bardzo dobrym momencie, dlatego że jutro mamy Międzynarodowy Dzień Empatii. I jutro wszystkie empatyczne siostry, żyrafy, które chodzą po polskiej ziemi na pewno i część zagranicznych, będzie organizowała dużo miejsc, w których można z empatii skorzystać, w których można się empatii nauczyć, w których można empatii się przyjrzeć. Więc jeżeli jutro gdzieś zaplączecie się w sieć i wpiszecie słowo empatia, to na pewno wyskoczy ono Wam w wielu różnych odsłonach i możliwościach. Zapraszam Was do tego, dlatego że to jest taki dzień, w którym my się bardzo otwarcie dzielimy wiedzą, doświadczeniem, zapraszamy na bezpłatne warsztaty i myślę, że przez następne 3 dni będzie taki duży szum dookoła tego, więc jeśli ktoś ma ochotę na więcej empatii, to jest idealnym miejscu, żeby sobie jej poszukać, bo przez te 3 dni teraz będzie się dużo działo. To moi drodzy, do współodczuwania Was zapraszamy. Przez 3 dni. Później już możecie znowu być sobą. Ale przez te 3 dni ćwiczcie empatię. Nie, tu nie ma ironii, tu nie ma sarkazmu. Ja mówię poważnie. A nuż Wam się spodoba ta gimnastyka i będziecie chcieli jej ćwiczyć trochę dłużej niż tylko te 3 dni. Ale na razie sobie zróbcie takie taki obóz próbny. Półkolonie takie. Czy ja wytrzymam w tej empatii przez 3 dni? A jak wytrzymam przez 3 dni, to czy może wytrzymam dalej? No daj Bóg. Półkolonie empatyczne. Myślisz, że tam jeszcze o coś pytają? Nie widzę, żeby o coś pytali. Ja myślę, że oni są już tak obcykani z prowokatywności i empatii, że... Że już wystarczy im. Wystarczy im. No to moi drodzy, to jeżeli Wam wystarczy, to nam już tym bardziej wystarczy. I myślę, że możemy tak miło powiedzieć słodkich snów. Moja babcia miała taki wierszyk przyjemnych marzeń, piłkowych snów, wesołego hop na łóżko. I wtedy się odpowiada hop, hop i empatycznie idzie się spać. Albo robić inne rzeczy, równie empatyczne, ja myślę. I może nawet trochę prowokatywne. Ważne, żeby tam nie było prowokacji. Takiej, no jak kiedyś nam zafundowywali historycznie takie chłopaki z czerwonymi gwiazdkami. To lepiej nie. Ale prowokatywnie i empatycznie życzymy Wam pięknych działań terenowych i sypialnianych i w ogóle. Czego będziecie potrzebować? Ja? Z empatią do siebie. Najpierw. I do świata. A potem do świata. To co, Asiu, to no, na dziś my sobie też powiedzmy dobranoc. I do następnego razu. 3 dni najbliższe ćwiczcie. Ćwiczcie. Empatię. Nie tylko sporty. Sporty to takie papierosy. Kiedyś były, ja nie, chyba już nie ma, ja nie wiem. Sprawdzę. Idę sprawdzić, czy są. Do zobaczenia. Dobrego.